Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie 9 minut na trzeci sektor. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Wołkowiński, ekspert i to międzynarodowy ekspert do spraw organizacji pozarządowych, rozwoju społecznego. Piotrze, przez kilkadziesiąt lat pracowałeś z organizacjami pozarządowymi, z tego co wiem, we Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii. Masz ogromne doświadczenie. Od 3 lat jesteś w Polsce. Powiedz, czym różnią się te organizacje tam na Zachodzie i tutaj w Polsce? Moim zdaniem się różnią w wymiarze tym, ile lat pracują. We Francji się spotkałem z organizacjami, które pracują nieomal od momentu wytworzenia organizacji, czyli 1901 roku. Czyli są organizacje stuletnie, takie coś w ogóle istnieje. Ale też są bardzo nowe organizacje, bardzo młode, które mają o wiele mniej doświadczenia, podobnie jak w Polsce. Główną różnicą w zdobywaniu środków do działania, mi się wydaje, jest system sfinansowania. Samorządy we Francji, w Anglii, we Włoszech, w Szwecji, mi się zdaje, do pewnego stopnia lepiej rozumieją potrzebę i usług i współpracy z organizacjami pozarządowymi. I dostęp do tych pieniędzy jest nieco prostszy. Ma się jednak czasami, nie z wszystkimi, ale w większości wypadków uczucie, że to jest współpraca, a nie zamówienie i wykonanie misji. Nie? Że ta relacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, troszeczkę bardziej inna. Ja miałem przykłady, na przykład, że po półtora roku pracy nad danym projektem radni chcą się spotkać i omówić, jak można ulepszyć to, co się robi. Czyli jest mniej poczucie kontroli, a więcej poczucie, że ten radny też chce zrozumieć, jaka jest problematyka i jak można przejść na następny etap jakości, poziomu itd. itd. A powiedz, jak ze społecznością, jak ona postrzega tę organizację? Bo u nas to jest niestety różnie. Organizacje dosyć są nieznane normalnym, zwyczajnym ludziom. W moim doświadczeniu tak jest podobnie wszędzie. Cały ten sektor jest mało znany, ale ludzie się bardzo zajmują tym, żeby on się stawał bardziej znany. Mogę dać taki przykład ostatnich kilku razy z miasta Lille w północnej Francji. W charakterze rozpowszechnienia poczucia tego, czym jest trzeci sektor, ustawiono namiot na centralnym placu miasta, do którego wsadzono 20-30 stowarzyszeń, a ponieważ przez ten plac w sobotę po południu, gdzie jest bardzo duża aktywność komercyjna w sklepach wokół i przechodzi dosłownie dziesiątki tysięcy ludzi, zarejestrowano wizytę 25 tysięcy osób w tym namiocie, którym tłumaczono, co to jest. Więc to jest też ta mądrość zrobienia takiego spotkania tam, gdzie są ludzie, a nie próby zrobienia tego, żeby ludzie przyszli do jakiejś salki z tyłu schowanej, gdzie przyjdzie kilkaset osób, dosłownie, bo to są ci przekonani. Czyli jest ta logika wyjścia. W innym przypadku we Włoszech, w mieścinie, gdzie było około 7 tysięcy mieszkańców, trzeci sektor, przeprowadzając takie ćwiczenie na temat tego, jaka jest rola mieszkańca w mieście, zrobił gry i zabawy na plaży. W nich wzięło udział 4,5 tysiąca osób. Czyli to są statystyki bardzo, bardzo intensywnego, że tak powiem, zaznajomienia się, ale ci ludzie nie wiedzieli, że oni odkrywają trzeci sektor. Oni brali udział w grze, ale zrozumieli coś na temat trzeciego sektora. Rozumiem. My to w Elblągu nazywamy Forum Inicjatyw Pozarządowych. One są co roku i od paru lat właśnie wychodzimy do Elbląża, jesteśmy na Starym Rynku, pokazujemy, czyli jest pod tym względem nieźle. Ostatnio moderowałeś spotkanie z dużymi elbląskimi organizacjami. Tutaj w ratuszu była też pani prezydent Kluge. Powiedz, jak oceniasz te organizacje, ich kondycję? Z tego, co mogłem zrozumieć, z tego jednego spotkania, gdzie właściwie oni się dwa razy mogli odezwać i później jeszcze było trochę dyskusji. Po pierwsze, byłem pod wrażeniem ich rozmiaru, czyli ich ciężkości z punktu widzenia finansowego. Bo dobrze wybrano duże organizacje, ale one mają obroty od 1 do 3 milionów lub więcej i była to poważna sprawa. Zdaliśmy sobie też sprawę, że oni zatrudniają wiele, wiele dziesiątek osób.
Mi się wydaje, że warto by było to podliczyć i stwierdzić, że to jest aż tyle, a nie, że to jest tylko tyle, bo to jest dużo, jeżeli to się porówna do różnych innych zawodów, które mogą mieć miejsce w mieście. Ja uważam, że dyskusja była interesująca, była chęć zrozumienia, o co chodzi w miastu w tym nowym układzie po wyborach, ponieważ było to pierwsze spotkanie z panią prezydent i mi się wydaje, że naprawdę jest tutaj na czym budować. Miałbym też, bardzo mnie zainteresowało to, że te struktury wyraziły tak duże zainteresowanie innymi praktykami zbliżającymi się do alternatywnych form gospodarczych, dlatego że mi się wydaje, że tutaj naprawdę by trzeba było to szybko, że tak powiem, przeprowadzić jakąś działalność w tym kierunku. Mówisz o ekonomii społecznej? Między innymi to się może przetłumaczyć na ekonomię społeczną, czyli danie stowarzyszeniom tej możliwości zdobycia pewnej autonomii finansowej, dlatego że oni prowadzą to, co się w Polsce nazywa działalność gospodarczą, a co ja bym nazwał po prostu działalnością, gdzie się coś zarabia, czy to pochodzą pieniądze z finansów publicznych, czy z rynkowych. W końcu końców to jest to jedno i to samo, a stowarzyszenie musi się stawać coraz bardziej autonomiczne, żeby móc przeżyć różne burze i inne rzeczy, które mogą mu się nadarzyć. Czy to jest jedna z recept na lepsze funkcjonowanie organizacji? Czy masz jeszcze jakieś inne recepty? Ja bym uważał, że w tej chwili w Polsce jednym z głównych bolączek stowarzyszeń to jest, że one są w przeciwności do firm prywatnych, gdzie jest kapitał, gdzie może być gwarancja, może być majątek właściciela, one nie posiadają majątku. W niektórych krajach europejskich, na przykład w Holandii, ten problem jest rozwiązany tym, że one posiadają majątek, bo mają do niego dostęp. Czyli albo miasto, władze lokalne użyczają taki majątek i on staje własnością tych stowarzyszeń, bo w relacjach partnerskich z Urzędem Miejskim jest to zupełnie jasne, że to stowarzyszenie tych osób niepełnosprawnych czy inne będzie zawsze potrzebne, więc miasto przekazuje swoje dobro na rzecz stowarzyszenia w geście partnerskim, ale właścicielem później jest stowarzyszenie. Gdy to stowarzyszenie ma kryzys finansowy, bo to się też zdarza, idzie do banku, bierze pożyczkę na hipotekę i z tym nie ma problemu. W Utrechcie, miasto holenderskie, dosyć maleńkie, 18% nieruchomości w mieście należy do stowarzyszeń, które je zdobyło jednym czy innym sposobem, między innymi poprzez prawo skwaterowania, czyli legalnego zajęcia pustostanu po roku i jednego dnia. Nie ma się prawa włamać, a jeżeli się zdoła wejść, to później się negocjuje latami własność tego budynku. Zdaje się, że u nas tego prawa nie ma i to się nie uda. Ale mówisz o samorządzie. Co jeszcze zaleciłbyś samorządowi we współpracy z organizacjami? No ja bym tutaj uderzył w takie słowa jak twórczość i innowacyjność. Mi się wydaje, że w Polsce mamy dosyć ciężką sytuację z punktu widzenia przepisów i logiki kontrolnej, która jest wszechobecna. Ja uważam, że relacje między stowarzyszeniami a samorządami powinny się oprzeć właśnie na wymyśliwaniu nowych rzeczy, daniu do zrozumienia, że można pewne problematyki potraktować w sposób zupełnie odmienny od tego, jakie to jest w tej chwili. I tutaj samorząd ma rolę zapewnienia prawa do podejmowania inicjatyw. Wiadomo, że jeżeli mamy 22 piłkarzy i nie mamy terenu piłki nożnej, a mamy 2x2 pokój, to w piłkę nie zagramy. Więc jeżeli terenu do gry nie ma, to graczy nie będzie i gry nie będzie i zadowolenia nie będzie. Samorząd ma czasami takie momenty, kiedy może zapewnić tą wolność do podejmowania inicjatyw. Myśmy się o to we Francji bardzo dużo bili, bo to nie jest takie ewidentne, bo podjęcie inicjatywy to jest zrobienie czegoś, czego przedtem nie było. Czyli to nie ma półeczki, to nie ma szufladki, tego nie można skontrolować, bo to jest nowe. A jednak urzędy, strona instytucjonalna ma tendencję chcieć wszystko włożyć w jakieś tam szufladki. No na przykład mamy takie rzeczy, które są związane z nowymi technologiami. Partycypacja ludności, a nowe technologie
w jaki sposób można do tych rzeczy podchodzić. No się okazuje, że gdy próbujemy dowiedzieć się, czy osoba mieszkająca w mieście będzie zadowolona otrzymać odpowiedź na maila po 2 tygodniach, sam radny, sam prezydent powie nie. Ja się spodziewam, tak jak w banku, że to będzie za 24 godziny. Bardzo dobrze. Innowacja polega na tym, że trzeba umieć podjąć decyzję, że ktoś może napisać maila odpowiadającego w ciągu 24 godzin. To zmienia całkowicie funkcjonowanie całego samorządu. Dlaczego? No bo każdy musi być odpowiedzialny za to, co pisze, nie? A już nie może być tylko jedna osoba odpowiedzialna. No bo inaczej mail przestaje działać, bo to zajmuje 2 tygodnie. Więc tu mamy przykład innowacyjności i tego, co stowarzyszenia mogą wprowadzić w tej dziedzinie. Bo oczywiście niektóre stowarzyszenia proponują taką usługę samorządowi, że one będą się tym technicznym elementem zajmowali. Więc to nie tylko tym biednym, ale takimi rzeczami zupełnie normalnymi. Wydaje mi się, że jeszcze długa droga przed nami, Piotr. Mam nadzieję, że będziesz nam w tym pomagał. Służę czasem, jak tylko mogę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Dziękuję Państwu.